No, to chyba rozpocząłem transmisję na żywo. Dobry wieczór. Ledwo zdążyłem na spotkanie z samym sobą. No, to chyba zdążyłem na spotkanie z samym sobą. Mam nadzieję, że to jest ta transmisja, która została zapowiedziana, ale nie miałem czasu tego sprawdzić, ponieważ właśnie wróciłem z miasta Chorzowa, gdzie spotykałem się z jednym z arcymistrzów pisania. Na pośląsku yy, wicnie ale z drugim dnem refleksji i doświadczenia, mianowicie Panem Eugeniuszem Kosmałą, znanym szerszej publiczności jako Eugen Z Pnioków, a że dzisiaj przed długim weekendem na autostradzie cuda się dzieją, to właśnie zdążyłem w ostatniej minucie. Ale nie łamałem żadnych przepisów. Nie o tym znowu, oczywiście, bo to ma być 10 minut po 10 wieczorem 10 minut o języku. Co jest dzisiaj językowym wydarzeniem dnia? Ja mam wrażenie, że od poranka wpis Michała Rusinka, czy też artykuł Michała Rusinka. W magazynie Słówka Gazety Wyborczej dotyczący rusycyzmów. Michał Rusinek ma dar, talent i wytrenowaną umiejętność pisania w sposób wyważony, ciekawy, zdystansowany. Więc nawet gdy Jesteśmy świadkami bardzo gwałtownych zachowań względem języka rosyjskiego. Ten, że Michał Rusinek potrafi opisać sytuację, ale nie, nie jest to jakieś pełne emocji. I jeśli dobrze wiemy, po której stronie jakie zachowania są, to nie są to też jakieś emocje skrajne. I co postuluje Michał Rusinek? Że może czas z polszczyzny wyrzucić trochę rusycyzmów, czyli zapożyczeń, które się przyplątały w czasie zaborów i w czasie komunizmu. Myślę, że spora część takich konstrukcji językowych, nadmiarowych, rzeczywiście mogłaby wreszcie zostać usunięta choć znaleźliby się pewnie obrońcy niektórych wyrazów, których używamy świadomo jako rusycyzmów, czyli na przykład takich jak swołocz. No dobrze, ale jakie to są te składniowe rusycyzmy, które są do niczego niepotrzebne? Jak raz, póki co, jakby nie było, co jeszcze można dodać? Pójść w, albo iść w odstawkę, i tym podobne, czyli składnia gorsza niż zapożyczenia wyrazowe. Co jeszcze mnie ciekawi w zapożyczeniach wyrazowych współczesnych? Na przykład to, że współczesna młodzież, taka do lat 30, pożycza słowa rosyjskie, jakby je pierwszy raz widziała. Na przykład, prawilny, i prawilny y, oraz kołczan prawilności w jakichś grach jest nagle słowem atrakcyjnym, gdy pokolenie starsze o 20 lat wszelkich y, takich rosycyzmów y, nie lubiło. Jeśli ich używało, to trochę prześmiewczo, czyli na przykład była bumaga, y, to jakiś papier, papierzysko, dokument urzędowy. Czasem używaliśmy i tych rosycyzmów używać możemy nadal takich, które oznaczają obce nam realia. Obce nam realia to między innymi, na przykład jakaś wziatka, czyli taka rosyjska łapówka, taki urzędowy haracz. No nie wiem, co jeszcze można by powiedzieć o. Rusycyzmach, które z języka trzeba by wyrzucić. Może takim rusycyzmem jest wiodący? Może takim rusycyzmem jest budowla czegoś? Może zupełnie nieatrakcyjne jest słowo zagwostka, i też można sobie bez niego poradzić? Może i zajawka, która. Nie wiadomo, czy jest rusycyzmem, czy jakimś takim tworem na pograniczu języka rosyjskiego i polszczyzny potocznej. Może też nie jest potrzebna i to zarówno w znaczeniu zwiastuna jakiejś audycji, jak i w znaczeniu yy, pasji jakiejś. Nowe, jakiegoś nowego zainteresowania, nowego hobby. Ktoś nagle się zajawił, jest zajawiony, to zupełnie nie po polsku, ale też chyba i nie po rosyjsku i ma jakąś zajawkę, zajawkę na coś. Zajawka i ustawka rozprzestrzenia się wraz ze starzeniem się czy dojrzewaniem tej młodzieży sprzed ćwierć wieku czy też sprzed no, choćby 15 lat. I jeszcze jedno, co się tam pojawia wśród rusycyzmów i wywołało żywy oddźwięk komentujących, mianowicie rosyjskie są, rosyjskie jest pisanie z jakiejś litery. Z małej litery, z małej bukwy i z dużej litery. Z Bukwy i tu się oczywiście naród polski komentujący, zwany gdzie niegdzie komentariatem, pokłócił i powiedział, że nie mówi się o dużej literze, tylko o wielkiej literze. Nie wiem, czy można się powoły, powoływać na autorytet profesora Miotka. Ale powiem tak, że mnie nigdy duża litera nie raziła i profesora Miotka też duża litera nie raziła a on nawet chyba ją promował, a wielkie wydawały mu się jakieś megalomańskie. Współczesna norma językowa mówi, że można pisać i od dużej, i od wielkiej litery dużą i wielką, a rusycyzmem, a zatem konstrukcją niemile widzianą w naszym języku jest pisanie z jakiejś litery. Czyli z małej, z dużej, z wielkiej, jednakowo złe. Ale to ciekawe, że, że właśnie mamy taki podział w narodzie. Ogłoszenia: dlaczego przez weekend nie będę się tutaj udzielał? Ano dlatego, że jadę do miejscowości Mogilany, gdzie się będzie odbywać konkurs folklorystyczny. Spinka krakowska im. Jadwigi Kalicińskiej po raz drugi już. Krakowiacy zachodni będą tam śpiewać, a ja będę ich słuchał i gwarę ich jakoś oglądał, oceniał, a przede wszystkim doceniał, bo tych, którzy pielęgnują kulturę rodzimą, tradycyjną, lokalną, warto, warto docenić i pochwalić. A region Krakowiaków jest barwny, ciekawy. I nieco tajemniczy, wart odkrycia. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Ciekawe, czy to się gdzieś wyemitowało i nagrało. Macham przyjaźnie. Dobranoc.